Jesteśmy w województwie dolnośląskim, w miejscowości Groble, to jest powiat legnicki. Wraz z żoną prowadzimy gospodarstwo rolne, które składa się też na to gospodarstwo, składa się też gospodarstwo córki. W sumie mamy około 70 hektarów i gospodarzymy sobie tak z żoną od 86 roku. Gleby, tu mamy takie gleby klasy czwartej A, B, no i jest jak jest. Piątki, szóstki to się zdarzają, a trójeczka to każdy by chciał, ale nigdy jednak tej trójeczki zawsze jest za mało. Plony mamy takich pszenic w granicach, jak już mamy 6 ton, nie, to uważamy to za dość porządny plon. Jak jest lepiej, to jest lepiej. Ostatnie 2 lata ze względu na suszę, to bywa bardzo różnie, szczególnie z plonami zbóż jarych. Oprócz zbóż uprawiamy też rzepak. W tym roku było w granicach 11 hektarów. Nawet dość dobrze udało się. Poza tym użytki mamy trochę użytków zielonych, ziemniaki skrobiowe. No i troszkę mamy bydła. Także to bydło. Każdy z rolników wie, jak w tym roku wychodzi z bydłem, ale jest, parę krówek jest i wszystko, co krówki urodzą, to my po prostu wychowujemy i sprzedajemy kontrahentom. Romans z kombajnami zacząłem od klasa. Pierwszy to był klas Mercator 50, a taka malutka, 3-metrowa, dawała sobie radę, póki było mniej hektarów. Rozłożyłem go i złożyłem, prawie od początku do końca wszystko trzeba było zrobić. Idealnie do tej pory jeździł sąsiada i bardzo jest z niej zadowolony. Następnym kombajnem to był klas Dominator, służył mnie kilka lat, był starszy rocznik, i też sobie dawał radę. Jeden większy problem miał, bo miał 5-metrowy header, i często trzeba było go wypinać. Starsze modele ciężko się wypinały, to nie to teraz mniejsze klasy. Przejazdy gdzieś tam z pola na pole przy drzewach trzeba było to wypinać. Pewne trudności to zawsze nastarczało. Poza tym też od czasu do czasu coś tam się zepsuło, jakaś pierdółka, człowiek wyjechał, pokosił troszeczkę i spadło. I po prostu trzeba było wracać. W naszym powiecie jest sporo dealerów kombajnów, ale ceny niektóre są dość drogie. Nasze gospodarstwo nie za bardzo było stać, żeby tak wyłożyć tak po 700 tysięcy, czy nawet troszkę mniej, ale to żeby po prostu trzeba było tak myśleć troszkę z głową, nie za bardzo. O tym, że jest nowa w Polsce, dowiedzieliśmy się chyba że ten Korbanek będzie jako dealerem tego kombajnu w Polsce, dowiedzieliśmy się w ubiegłym roku na stronie internetowej. Zapragnęliśmy go wpierw zobaczyć. Akurat tak się trafiło, że ten model, akurat tu siedzimy, on był przed siedzibą, sobie stał, dokładnie ten numer 24, stał sobie tak złożony, jak jest, przed siedzibą, nie? I weźmy dokładnie, oczywiście wszystko nowe nam się spodobało. Firma Korbanek, dealerzy i tam pierwszy nas tutaj przedstawiciel handlowy z pobliskiego legnickiego pola skierował, ale później już na miejscu w Tarnowie Podgórnym zostaliśmy przyjęci dość życzliwie, mimo że mamy nieduże gospodarstwo, ale jednak potraktowano nas dość rzeczowo, poważnie. Dogadaliśmy się z przedstawicielem, tam na miejscu. Załatwiono nam, polecono kilka czy innych, kto będzie finansował to, bo wiadomo, że tak 360 tysięcy z dnia na dzień się, czy 420, bo to brutto jest cena, tak się z dnia na dzień w czasie sezonu nie wyciągnie z kieszeni, jakoś trafiło nam się, że był przedstawiciel banku, się zgłosił,
dość możliwe warunki finansowania. No, zdecydowaliśmy się, że kupimy. Jako rolnik VAT, no to wiadomo, że ten VAT byłby bardziej obciążał kredyt, a więc jak tylko ten VAT żeśmy oddali, no to, czy dostali zwrotnie, to tą część VAT-ową, VAT-u żeśmy oddali i firmie Korbanek, także kredyt jest jeszcze do zniesienia.